Przygotowując tę serię filmów, zastanawiałem się, czy omawiać problem regulacji barwy dźwięku. W moich wzmacniaczach potencjometry zazwyczaj ustawione są na zero. Ja od 20 lat nie ruszałem regulacji barwy dźwięku, ale myślę, że możliwość omówienia regulatorów barwy dźwięku jest dobra dla osób, które z takiej barwy korzystają. Jak widzimy tutaj w załączonej książce, charakterystyki typowego regulatora barwy dźwięku mamy. Tutaj mamy charakterystyki parametrycznego regulatora barwy dźwięku. Prawdą jest, że takie regulatory w sprzęcie domowym, nie tylko Hi-Fi, ale także tej niższej jakości występują. Myślę więc, że jako uzupełnienie poprzednich filmów dobrze będzie omówić regulator barwy dźwięku, zwłaszcza że osoba, która będzie chciała zbudować taki regulator w swoim urządzeniu, musi liczyć się z tłumieniem wprowadzanym przez taki regulator, a tym samym musi też odpowiednio policzyć pierwszy stopień oporowy oraz wzmacniacz sterujący końcówkę mocy. Regulatory barwy dźwięku występują nawet w tak archaicznych urządzeniach jak to radio. Zdjęliśmy bas, daliśmy go na maksa i podobnie regulator barwy sopranu. Statuetka za kołysankę do tego filmu. Cóż, kiedy zmiany słychać. Zaznaczam, że nie będziemy się zajmować analizą zniekształceń wnoszonych przez regulator barwy dźwięku, ale trzeba powiedzieć, że na zniekształcenia całkowite wzmacniacza mocy składa się iloraz zniekształceń poszczególnych stopni, czyli na przykład na tym rysuneczku, jeżeli mamy wejście do gramofonu, to każdy z tych stopni ma swoje zniekształcenia i zniekształcenia całkowite to jest iloraz zniekształceń poszczególnych stopni. Regulatory pasywne wnoszą mniejsze zniekształcenia niż regulatory w sprzężeniu zwrotnym, więc będziemy się zajmować tutaj teraz tylko regulatorami pasywnymi. Do podstawowej wady takiej regulacji należy ogólne tłumienie sygnału w całym paśmie dla środkowych położeń potencjometrów. W związku z tym takie pasywne filtry muszą być zintegrowane z aktywnymi stopniami, które wzmocnią stratę powstałą w regulatorze. Jako pierwszym zajmiemy się regulatorem niskich częstotliwości. Nie będziemy ich obliczać, nie będę pokazywał, jak się liczy, podam tylko ogólne wzory, a także zasady działania, bowiem ze statystyk filmów wynika, że widzów takie obliczenia nie interesują, no i przesuwają film do przodu, więc zaoszczędzimy na czasie. Najprostszym korektorem jest człon RC, to jest właśnie tutaj człon RC, który umożliwia korekcję z nachyleniem 6 dB na oktawę, licząc od częstotliwości granicznej. Tu mamy częstotliwość graniczną i tutaj jest nachylenie 6 dB na oktawę. To jest umowny rysunek. Jeżeli ślizgacz takiego potencjometru znajdzie się w górnym położeniu, to uwypukli nam basy. Jeżeli w dolnym, jego działanie będzie odwrotne. W położeniu dolnym zwieramy kondensator C1, a w położeniu górnym zwieramy kondensator C2 i ich oddziaływanie na filtr jest zablokowane. Wartości takiego filtra liczymy z ogólnego wzoru, który jest przedstawiony tutaj. Musimy jeszcze określić tłumienie podstawowe B0, żądane podbicie BZ i żądane tłumienie BP. Dla napięcia o częstotliwości F0. Następnie podajemy także częstotliwość graniczną F1. Wróćmy do rysunku. To jest częstotliwość F0, a to jest częstotliwość F1. Musimy znać także
impedancję źródła, czyli impedancję wejściową danego czwórnika oraz impedancję obciążenia, którą podłączymy pod wyjście danego czwórnika. Rezystancja wejściowa czwórnika korekcyjnego wybiera się zależnie od obciążenia źródła, więc jeżeli rezystancja wejściowa jest większa niż rezystancja źródła, czyli ta RG, to mamy pracę bez obciążenia, a jeżeli rezystancja wejściowa jest mniejsza niż rezystancja źródła, wtedy mamy pracę zwarcia. Omówię tylko znaczenie wzorów, skąd się wzięły. Podstawowy wzór mamy tutaj i on jest wzorem wyjściowym, do którego będziemy podstawiać wartości elementów z tego schematu. W związku z czym tłumienie podstawowe W0 to jest żądane tłumienie plus 3 dB. Dlaczego 3 dB? Filtr tłumi w całym paśmie, stąd ta wartość, nie tylko w paśmie, które chcemy wytłumić, ale w całym, wnosi ogólne tłumienie. Stąd dla częstotliwości większych od F1 impedancja wejściowa, to jest suma tych dwóch oporników, jest ona wartością R0. Tłumienie podstawowe P0 to jest iloraz R1 do R0, czyli sumy tych dwóch oporników. B0, tłumienie podstawowe, to jest 20 logarytmów z R0 do R1. I teraz możemy podstawić sobie do naszego ogólnego wzoru wartości z tego schematu. Przesuniemy, żeby było widać. Dla częstotliwości F0, to jest ta częstotliwość, będziemy mieli F0 i F0 prim. Dla zależności od tego, czy będziemy podbijać barwę dźwięku, czy obniżać barwę dźwięku. I tutaj mamy częstotliwość graniczną F1. Wracając do wzoru, F0 dla podbicia charakterystyki, czyli idziemy w górę, jesteśmy w tym miejscu, to jest 1 przez 2 pi R0 C1. Czym jest R0 już omówiłem. Dla częstotliwości granicznej, czyli tutaj, F1, wartość wzoru jest 1 przez 2 pi R1 C1. R1 C1. Tutaj. Co nam też daje częstotliwość F0 przez tłumienie P0. Analogicznie dla obniżenia charakterystyki, czyli schodzimy w dół i oznaczymy sobie to F0 prim w tym miejscu i F1 prim w tym miejscu. Mamy F1 prim to jest 1 przez 2 pi R0 przez C2. Wyjaśniłem na początku, dlaczego C2. I F0 prim to jest 1 przez 2 pi R3 C2. Tak, mamy w dół potencjometr, ten rezystor i ten kondensator bierze udział w korekcji barwy dźwięku. Możemy obliczyć sobie wartości C1 jako 1 przez 2 pi F0 R0. C2 to się równa 1 przez 2 pi F1 R0. Musi być też zależność spełniona C1 do C2 jako F1 do F0. Rezystancja R3 ogranicza zwiększanie napięcia się przy częstotliwości F0 i powinna być kilka razy większa niż rezystancja R0, czyli suma tych dwóch rezystorów. Z reguły jest to rezystancja 10-krotnie większa niż suma tych dwóch oporników. Czyli R3, tu sobie napiszemy R3, to się równa 1 przez 2 pi F' 0 C2. Pozostaje nam wyznaczyć charakterystyki transmisyjne dla wzrostu napięcia.
To jest wartość transmisyjna dla zysku, a to jest wartość transmisyjna dla spadku. I tak samo widzimy tłumienie i zysk. Możemy sobie założyć jakieś wartości i obliczenia, zrobić krótkie, na przykład takie BZ równa się BP, to jest 15 dB. R0 mamy mieć jakieś 10 kOhmów, to B0 będzie się równało 15 dB plus 3 dB ogólnego tłumienia, a to jest 18 dB. F0 wyznaczymy jako 50 Hz. F1 stąd będzie 400 Hz. I teraz wartości elementów dla takich założeń. R1 to jest 1250 ohmów. R2 8750 ohmów. C1 mamy 320 nanofaradów, a C2 40 nanofaradów. Wartość R3 10 razy więcej niż R0, czyli jakieś 80 kOhmów. Kto chce, niech przeliczy. Dla częstotliwości większych od F1 impedancja wejściowa jest równa równoległemu połączeniu rezystancji R1 i R2 i wynosi 1,1 kOhma. Za regulatorem takim należałoby wstawić wzmacniacz, który ma wzmocnienie około 18 dB. I to jest najprostszy sposób na obliczenie regulatora barwy dźwięku basowego. Przejdźmy na drugi koniec pasma. Zajmiemy się teraz drugim regulatorem, regulatorem dla sopranów. Działanie takiego filtra jest bardzo podobne do poprzedniego. W górnym położeniu ślizgacza uwypuklone będą wysokie tony, bo opornik R4 i kondensator C3 są połączone równolegle, a wpływ pojemności C4, czyli tej, jest ograniczony wielkim oporem opornika R6. No, jak mamy w górnym położeniu, to wtedy mamy całą ścieżkę oporową. Przy odwrotnym położeniu, czyli tak jak jest na rysunku ślizgaczów, w dolnym położeniu będzie odwrotnie. Uwzględniając oznaczenia na rysunku, wzory będą się przedstawiać następująco. Tłumienie podstawowe to jest R5 do R0 lub też 20 logarytmów z R6 do R0. R5 to jest wartość R0 do P0. I tak częstotliwości F2 obliczymy sobie z tego wzoru, a częstotliwość F3 obliczymy sobie z tego wzoru. To jest 1 przez 2 pi R4 C3 dla F2, czyli obliczamy przez cały czas dla wzrostu. I F3 to jest 1 przez 2 pi R5 C3. Dla spadku charakterystyki, czyli kiedy chcemy obniżyć soprany, wartości częstotliwości przedstawiają się następująco. Częstotliwość F2 prim to jest 1 przez 2 pi R5 razy C4. Natomiast ta częstotliwość, górny zakres regulacji, jest 1 przez 2 pi R6, cała wartość potencjometru, razy C4. Jak wyznaczyć wartości opornika C3? To przybliżę może znowu. To jest 1 przez 2 pi F2 R4, a wartość kondensatora C4 to jest 1 przez 2 pi F2 R5.
Wartość rezystora R6 to jest 1 przez 2 pi F3', czyli dla obniżenia charakterystyki C4. Rezystancja R7 ma w przybliżeniu wynosić 10 wartości rezystancji R4. Rezystancja R7. Pozostały nam charakterystyki transmisyjne. Nie będę już ich czytał, tylko przedstawię widzowi do wglądu. To jest dla zysku. To jest dla spadku. W rozwiązaniach profesjonalnych każdy z korektorów barwy, czyli pasywne filtry, mają swoje własne wzmacniacze. Najczęściej jest to wzmacniacz oporowy, jeżeli chodzi o technikę lampową, i wtórnik katodowy na wyjściu takiego wzmacniacza. Rolą elementów aktywnych jest kompensacja tłumienia wnoszonego przez filtry dla położenia środkowego potencjometru. Oraz wzmacniacz taki ma dopasować impedancję wyjściową takiego układu do impedancji wejściowej następnego regulatora. Czyli omawiając krótko ten rysunek, mamy regulację dla basu, który w środkowym położeniu wnosi tłumienie 18 dB, w związku z czym wzmacniacz musi odbić tę stratę, to tłumienie, i wysterować następną regulację barwy dźwięku, czyli sopranu, która podobnie wnosi tłumienie 18 dB. Następne człon to wzmacniacz oporowy, który ma wzmocnienie 18 dB. I wtórnik katodowy, który nam zmniejsza impedancję wyjściową, po to, żebyśmy mogli na przykład wysterować długie przewody połączeniowe. Można też w rozwiązaniach mniej profesjonalnych i na przykład w domowym sprzęcie Hi-Fi połączyć oba filtry we wspólny jeden regulator. Zaletą takiego układu jest to, że tłumienie podstawowe spada do połowy, czyli to jest tłumienie dla potencjometrów w położeniu środkowym. To jest tłumienie spada do połowy dla obydwu członów. Wadą takiego układu jest wpływ korekcji basu na korekcję sopranu i odwrotnie. Na podanym tutaj schemacie rezystancja R8 uzupełnia opór wyjściowy pierwszego członu do wartości R0, więc R8 to jest wartość R0 minus R1. Wzory na częstotliwości graniczne, to są tutaj, uwzględniają te oznaczenia elementów pasywnych. Wartość kondensatora C4 należy zwiększyć dwukrotnie, ponieważ przez ten kondensator i przez opornik R8 płynie prąd pierwszego członu. I oczywiście, jeżeli taki regulator ma tłumienie 18 dB, musimy zastosować wzmacniacz, który dla środka pasma, gdzie nie mamy korekcji, musimy odrekompensować to tłumienie wprowadzane przez pasywny regulator. I dobrze by było podać na wyjściu takiego wzmacniacza wtórnik katodowy. Wiadomo, wtórnik katodowy ma wzmocnienie mniejsze lub równe 1. Gotowe rozwiązania można znaleźć w literaturze, na przykład w książce pana Witorta Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne. Także w książce pana Masewicza mamy taki układ regulatora barwy dźwięku zespolonego pomiędzy pierwszym stopniem wzmacniacza. On wprowadza jakieś tłumienie. Mamy drugi stopień wzmacniacza, który nam odbija to tłumienie. I ten drugi stopień steruje nam lampę wyjściową. Typowy regulator barwy tonu podano także w książce Technika naprawy wzmacniaczy i gramofonów. Podano także przykładową charakterystykę. Także gotowych rozwiązań takich układów jest mnóstwo. Ja podałem sposób obliczenia tego
pasywnego regulatora barwy dźwięku z tego powodu, że nie zawsze efekty gotowych rozwiązań są zadowalające dla użytkownika i czasem ma on ochotę zmienić zakresy regulacji barwy dźwięku. Więc po co błądzić, skoro można sobie po prostu policzyć taką regulację. Filtrem typu loudness, czyli jest to filtr kontur lub inne nazwy ma, nie będziemy się zajmować, chociaż uważny widz z pewnością nie będzie mieć problemów z policzeniem takiego charakterystyki takiego korektora. Wystarczy podstawowe założenie, to było to założenie odnieść do rezystancji odczepu potencjometru głośności. Wiemy, że potencjometry z odczepami mają tą rezystancję dzieloną, na przykład 20 kg i 80 kg. Wtedy liczymy wartość tego filtra dla 20 kg i możemy sobie wtedy policzyć wartość elementów RC dla żądanego podbicia. Tutaj mam obraz. Dla żądanego podbicia i podstawiając do tamtego wzoru możemy sobie policzyć wartość elementów RC dla żądanego podbicia pasma dla sopranów i dla basów, które można uzyskać z analizy takiego właśnie wykresu. To jest wykres czułości ludzkiego ucha, tak zwany fizjologiczny wykres. Jeżeli ktoś potrzebuje taki filtr, to myślę, że korzystając z podanych zależności nie będzie dla niego stanowiło problemu obliczenie takiego filtra. Musimy pamiętać, że odczep w potencjometrze zachowuje się jak potencjometr dla położenia suwaka poniżej tego odczepu i korzystając ze wzorów policzyć wszystko. Pod filmem będzie znajdował się plik w formacie PDF. Dla widza, który będzie chciał we własnym zakresie policzyć sobie regulator barwy dźwięku, podaję tylko jeszcze źródła, z których korzystałem. To jest druga z książek. I to jest trzecia z książek. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wiadomości zawarte w nim przydały się komuś. A jeżeli się przydały, to proszę o wciśnięcie kciuka w górę. Do następnego razu.